stoimy pod symbolem, pomnikiem walki o obronę województwa opolskiego. 25 lat temu mieszkańcy województwa opolskiego, niezależnie od poglądów politycznych, udało im się wywalczyć to, że mamy województwo. Niestety demografia się nie oszuka. W roku 2050 roku według analiz będzie nas zaledwie 750 tysięcy. Dlatego ja już od początku kampanii wyborczej proponuję rozwiązania, które będą służyły, które służą rozwojowi naszego województwa. To jest chociażby dyskusja o przyłączeniu powiatu raciborskiego, to jest rozwój dróg krajowych w standardzie dróg ekspresowych, rozwój ścieżek rowerowych, odblokowanie zablokowanego przez Prawo i Sprawiedliwość portu w Kędzierzynie-Koźlu, rozwój ośrodków akademickich. To są wszystko pomysły prorozwojowe dla naszego województwa. I chciałbym zwrócić jedną uwagę na to, co się wydarzyło wczoraj. Podczas wczorajszej debaty na temat centralizacji bądź decentralizacji na antenie Radia Opole byli przedstawiciele wszystkich startujących komitetów wyborczych. Między innymi pan senator Peczki z Prawa i Sprawiedliwości oraz pan Janusz Jakubów z Konfederacji. Pan senator Peczkis stwierdził, że niektóre samorządy, wskazując na samorząd województwa opolskiego, województwo opolskie, są zbyt małe, żeby pełnić swoją rolę, co spotkało się z wielkim oburzeniem. No jak samorząd województwa jest zbyt mały, by mógł pełnić swoją rolę? W mojej ocenie ten blisko 900 tysięcy Opolan są dumni ludzie z tego powodu, że 25 lat temu udało się wybronić to województwo, więc takie słowa nie mogą padać w debacie publicznej przez polityków z województwa opolskiego. Zarzucał pan Peczki z to, że on z Kędzierzyna do Gliwic nie może pociągiem dojeździć. Jak sprawdzałem, pociągi z Kędzierzyna do Gliwic kursują. Samorząd województwa organizuje transport na terenie województwa. Oczywiście w porozumieniu może również organizować transport do innych, do sąsiednich województw. Natomiast zadaniem własnym samorządu wojewódzkiego jest zorganizowanie transportu na terenie danego województwa. Poza tym samo województwo polskie jest liderem w wydatkowaniu środków z Unii Europejskiej. Wtórował mu pan Janusz Jakubów z Konfederacji, który stwierdził, że jemu jest w ogóle obojętne, czy on jest w województwie opolskim, czy w województwie dolnośląskim i w ogóle w jego opinii to powiat brzeski powinien przynależeć do województwa dolnośląskiego. Jeżeli dodamy do tego słowa posła Giżyńskiego, który zapowiadał powstanie województwa częstochowskiego, to jeżeli nie wygra opozycja, jeżeli dojdzie do rządów Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, to zgodnie z tym, co padło wczoraj na antenie Radia Opole, zgodnie z zapowiedziami posła Giżyńskiego, może dojść do rozbioru naszego województwa. To jest realna groźba, dlatego apeluję do wszystkich Opolan. Szanowni Państwo, zastanówcie się, na kogo 15 października oddacie głos, bo pod zapewnieniami o dobrobycie, o tym, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości walczy o Opole, o Opolan, kryje się plan rozbioru naszego województwa, co wybrzmiało wczoraj na antenie Radia Opole. Do tego mogą doprowadzić rządy PiS-u i Konfederacji.